Jest już 18, a Bartek Szczygielski przyjechał z takiej wsi pod Warszawą, z Pruszkowa. Zacznijmy od... Gdyby ci podnieść ciśnienie, to lepiej będzie, nie? Chyba tak. Ile tam macie mieszkańców? 70 tysięcy, tak? Chyba tak, sprawdzamy. I macie nowy supermarket. Mamy nowy supermarket, mamy kino. Dwa mamy kino. Bardzo, bardzo. Witamy Państwa, bardzo się cieszymy, że tak licznie przybyliście, bo tu oferta kulturalna w Katowicach jest trochę większa niż w tym mieście na P, z którego przyjechałeś. Ale Bartku, napij się, spokojnie. Nic ci nie grozi, jesteś wśród swoich. Kto z Państwa przeczytał tak od A do Z? Nie oszukuj. Ja też. Ale tak się przyznam, że to było tak dawno, że już rozmawialiśmy, że niewiele nie pamiętałem na szansę. Tak, przygotowaliśmy skecze trochę, żeby tak Państwa rozwiązać. Tak. Od czego ja chciałem zacząć w ogóle? Chciałem zacząć od tego, że wieść gminna niesie zresztą i mówiłeś i pisałeś o tym w felietonach, że ty od pierwszego zdania pierwszej książki już wiedziałeś, jakie będzie ostatnie zdanie książki trzeciej. Zgadza się, gdybyś... A trzymasz w ogóle mikrofon jak raper, tak? Bo zawsze chciałem być raperem. Shit is out. Nie, Bozia poskąpiła zdolności do tego. Ale nie poskąpiła pisarki. Całe szczęście. Ale faktycznie było tak, faktycznie było tak, że znałem jakby zakończenie historii, ponieważ pojawiło mi się razem z tym, z pierwszym pomysłem w ogóle na książkę. I stwierdziłem, że trylogia to fajna liczba, więc będzie miło, jak to troszeczkę rozciągnę. No wiadomo, że więcej osób kupi książki. I nic się w tym kwestii nie zmieniło. Od początku wiedziałem, że scena początkowa, jak będzie wyglądała, jak będzie wyglądała scena końcowa. I bardzo się cieszę, że nikt wydawnictwo nie napierał na nie, żeby było inaczej. Bo obawiałem się, słysząc różne historie, że czasami coś trzeba zmieniać i jakby siłą w którą stronę. Ale na szczęście zdarzyło się tak, że nie musiałem nic takiego robić. Ani razu, naprawdę. A powiedz mi, żeby za dużo nie zdradzić, czy ten koniec, przepraszam bardzo, ten koniec, który jest, on jest jeszcze odwracalny? Ten koniec, który jest, jest już nieodwracalny. Taka jest sytuacja autora, chyba że zaproponują mi miliony monet, to wtedy wszystko jest odwracalne. Ja ci milionów monet nie zaproponuję, ale zaproponowałem ci, jak możesz z tego wybrnąć, gdybyś tak bardzo chciał, ale jeszcze nie chcesz, ale ci przekonam do tego. Istnieje prawdopodobieństwo tak, że jeszcze wrócę do kiedyś tego tematu. Chociaż nie, prawda jest taka, że planuję wrócić do bohaterów z książek, ale to jest pieśń przyszłości, jeszcze nie powiem jak i co, bo mam w głowie taki fajny pomysł na jedną rzecz. Ale na razie mi pomysły też na dużo innych rzeczy i trzeba gdzieś chwilę poczekać, bo wiadomo, jak dużo się czeka, tym większe jest ciśnienie, żeby to przynajmniej jakoś tam. Ale wiesz, że snując tutaj publicznie plany, sam się podkładasz, bo ja teraz będę cię dopytywał. Czyli rozumiem, że mówiąc, że kiedyś może wrócisz, to przedstawisz to... Przedstawisz to z trochę innej perspektywy, te same historie, tak? Nie. Powiedziałbym raczej, że pewne wątki pewnego bohatera, właśnie mówiąc już, pojawią się w pewnym tekście. Prawda? Jak ten enigmatycznie? To wyjaśniłeś. Absolutnie wszystko. Pewne wątki pewnego bohatera pojawią się w pewnym tekście. Pewnego dnia. Pewnego dnia. Znaczy to nie będzie tak, że kolejna książka to będzie tak jakby to samo uniwersum, tak mówiąc takim językiem. Ale chciałem jeszcze wrócić przynajmniej do jednego z bohaterów, którego bardziej lubię, więc jak Państwo tam poczytają, którego chodzi. I teraz się rozproszę, o którego chodzi bohatera, to jest mój ulubiony, to będą Państwo wiedzieć, do kogo wrócę. Ale męskiego czy tamskiego? Nie wiem. Wiem, ale nie powiem. No dobra, co? Dobra. A co nam powiesz, skoro tego nam nie możesz powiedzieć? Możesz nam powiedzieć, że na przykład w sercu, w sumie w tych dwóch poprzednich też, ale bardzo walczą, choć to jest takie według mnie uwypuklone, że bardzo, może nie tyle ze swoim przeznaczeniem, ale ja mam wrażenie, że oni dokładnie wiedzą, co ich spotka i za wszelką cenę próbują tego czegoś uniknąć.
Znaczy ja przyjąłem założenie, że wszyscy wiemy, kim jesteśmy. Znaczy staramy się być kimś innym, mimo wszystko, że wiemy, kim naprawdę jesteśmy. I zarówno Gabriel, jak i Kaśka wiedzą dokładnie, kim są. Gabriel jest psem, Kaśka jest prostytutką i tak jakby żaden z nich się tego nie wybiera. Każdy z nich uwielbia swoją robotę, jak by to dziwnie brzmiało. I mimo, że mają próby zerwania z tymi niektórymi swoimi zachowaniami, z niektórymi swoimi schematami, które tak jakby naprowadzają na życie, zawsze i tak do tego wracają, mimo cokolwiek by nie robili. U Kaśki widać to szczególnie w krwi, kiedy już pod koniec czytam, to już dawno wie po prostu, że ona jest w kolejnym bagnie i tak dalej. Zastanawiam się, czemu ona tego nie widzi. No, to widziała tylko tak naprawdę hookers, tak? Bo jej życie naturalnie dążyło do tego, żeby skończyć się w taki, a nie inny sposób. Dążyła do jednego celu, który tak naprawdę ona odkryła dopiero pod koniec całej opowieści. I Gabriel miał podobny, też ma jeden cel. On ma cel bycia psem, tak? Z tego nie da się zrezygnować. Nawet jak się pracuje gdzieś, tak jak w trzeciej części, no, w starym magazynie, w starym kurniku, to zawsze gdzieś siedzi. Tak jak fun fact, ten stary kurnik i ten magazyn, to jest miejsce, gdzie ja kiedyś pracowałem też. Tylko że akurat tam nie mieliśmy ubranku, mieliśmy tam meble. Więc generalnie doskonale wiem, jak to wszystko wygląda z tamtej strony. Nie jest fajne, nie polecam, nie? Jakby co. A to opowiedz nam więcej o tej pracy? Nie. Nie. Dobra. Czyli mimo tego, że możemy przed tymi ich zawodami postawić ex, czyli ex prostytutka i ex policjant, no to mimo wszystko gdzieś w środku nadal. O, tak mi się wydaje. Czy bardziej na zasadzie, że może nie ex prostytutka i ex policjant, ale ex... Znaczy, każdy gdzieś chce iść do przodu w życiu. Na zasadzie, że chcę mieć lepszy samochód, chcę mieć lepszą robotę, chcę mieć więcej czegoś tam, ja nie miłości. Bo masz super samochód. Czy państwo jechałem super samochodem dzisiaj i trochę jak resorak, ale generalnie spoko, nie? Tylko odwieź mnie jutro, nie? Tak mi się wydaje, że w pewnym momencie każdy chce czegoś więcej, tak? Żeby stać się kimś lepszym. To jest naturalne, ludzie chcą po prostu rozwoju. Ci inteligentniejsi i oni też tego chcieli, tylko że nie da się uciec od tego, kim naprawdę są, kim naprawdę byli, kim naprawdę mogliby się stać, bo cokolwiek by nie robili, zawsze gdzieś podświadomie dążą do tej autodestrukcji, do tego, żeby samemu się zniszczyć. Dlatego Alfa skończyła się w taki, a nie inny sposób, bo Gabriel mógł zapobiec niektórym wydarzeniom, które tam się wydarzyły właśnie. Dlatego krew skończyła się w taki, a nie inny sposób, bo mimo, że obydwoje, zarówno Kaśka jak i Gabriel widzieli, co się dzieje, żadne z nich nie chciało tego przerwać, bo zawsze gdzieś tam część z nich chciała to zmienić, a część z nich chciała, żeby wszystko było tak jak po staremu, czyli żeby Kaśka była traktowana jak śmieć, a Gabriel, żeby cierpiał za miliony, mówię, tak nawiązując do klasyka. I obydwoje za to płacą odpowiednią cenę pod koniec serca i to było tak było pomyślane od samego początku, więc... Nie mogło skończyć się inaczej, dlatego też nie wychodzę poza trylogię, bo uważam, że to byłoby dalej mocno rozwodnione. Bo ja nie jestem fanem książek, które się ciągną w nieskończoność, które zapowiadają się jako trylogia, kończą na pentalogii albo jeszcze dalej. Albo mam po 8-9 części, nawet jak to są ci sami bohaterowie, robią różne rzeczy, to dla mnie to jest zmęczenie materiału. No i Child to dobrze robi, tak? A to mam zupełnie inną konwencję, tam to mam po prostu... American Hero, który się gdzieś tam w dużych miejscach świata porusza, tak? Chciałem cię tu skontrować, ale... Nie masz jak. Nie, właśnie mam jak, ale wolałbym, żeby państwo jednak kupili swoją książkę, a nie... Tak, też by podobało. A nie, jej nie kupili. Albo nie ściągnęli z komika, też by było dobrze. No a właśnie, skoro już przy tym jesteśmy, to ostatnio w tekście napisałeś, że to w sumie bardzo żenujące jest, tak? Że chwilę po premierze tę książkę można ściągnąć i ukraść. Tak, 3-4 dni po premierze już dostałem informację na maila, że jak ktoś chciał darmowego e-booka, no to tak jakby bez problemu, tak? Dwa kliknięcia i się ma. A to nie jest tylko mój problem, to jest generalny problem całej branży, tak mi się wydaje, bo jak ktoś jest użytkownikiem różnych portali, to on może wrzucać sobie na zasadzie po zaakceptowaniu regulaminu wszystko, co mu się nie podoba, tak? Bo akceptując regulamin stwierdza, że ma prawo do tych wszystkich rzeczy, tylko że nikt tego nie sprawdza.
a kiedy ja jestem autorem, bądź ktokolwiek inny ma chęć usunięcia tego, to musi dość mocno tłumaczyć mimo wszystko, że ma prawo do czegoś. Podobno jest na pomniku taki adres internetowy, znaczy e-mailowy, na którym można wysłać linki i oni to usuwają w ciągu 2-3 dni. Ale jeszcze tego nie testowałem, mam zamiar, chociaż tak naprawdę to nie powinno być moje kwestie, jak mi się wydaje. A poza tym obawiam się, że jeżeli zostanie usunięte, no to może bardzo szybko wrócić. Znaczy, no generalnie nic w internecie nie ginie, tak? Kupienie e-booka, no to jest koszt, jak są promocje, to jest kilkanaście złotych, tak? Jest paczka papierosów, piwo i cokolwiek. No, ale kupienie takiego e-booka, to już tak nie ma na nim żadnej kontroli, co z tego, że on ma jakieś znaczniki czy cokolwiek. No raczej nie wyobrażam sobie, żeby ktokolwiek miał zamiar iść do sądu, żeby jakiegoś tam kolesia nie wiadomo skąd, by straszyć i żądać od niego, nie wiem, 50 zł, bo prawdopodobnie są do tego więcej, nie wycenie, bo to jest masz, kiedy wiesz, proszę cię. To nie jest tak, że to Microsoft się do ciebie odzywa i rzuca na ciebie karę w sobie 100 tysięcy dolarów i ty się boisz to zrobić, tak? Jak nie ma żadnych kar ani reperkusji za takie rzeczy, to nigdy nie zniknie. I to jest trochę smutne, no bo tak... Ja jestem fanem e-booków, tak? Sam korzystam z Legini, korzystam bez czytnika. I to jest super rozwiązanie, się dziś jeździ, jak się dużo czyta. Ale z drugiej strony, jak mam możliwość ściągnięcia wszystkiego za darmo, to umówmy się, no... No to się będzie ściągało za darmo, tak? Mimo wszystko. Ale to jest tylko dla ciebie demotywujące, czy jednak próbujesz się w jakimś stopniu pocieszać tym, no, widocznie to musi być dobre, skoro ktoś tak, chce to ustawić. Jest fej. No z jednej strony to jest fajnie, bo mimo wszystko fajnie, to miło, że ktoś cię doceni na tyle, żeby ukraść tą pracę i gdzieś ją rzucić, nie? Ale z drugiej strony to jest trochę demotywujące. Ja nie mam pojęcia, ile osób ściąga takie rzeczy, bo nie mam jakichś tam żadnych statystyk na ten temat. Wiem tylko, że póki dalej są w mniejszości, jeżeli chodzi o książki jako takie, także dalej jednak lubimy mimo wszystko klasyczną wersję. Na klasycznej wersji się raczej nie kradnie, tak? Znaczy kradnie się pewnie, ale wątpię, żeby to było taką skalę, jak to wygląda w przypadku torrentów, komików, darmowych e-booków, czegokolwiek tam jeszcze, bo no to jest trochę przykre, szczególnie, że faktycznie na tym Legini, który działa jak Netflix, to jest moje ulubione porównanie, płacę miesięczny abonament w wysokości tam kilkunastu złotych i mogę sobie czytać, co mi się z nim nie podoba. A ja jako autor nie tracę na tym nic, bo dla mnie to jest liczone po prostu jako sprzedany egzemplarz książki w formie bookowej, więc... Nie, no trudno mi to zrozumieć. No, ja też nie jestem święty, zdarzało mi się ściągać rzeczy nielegalnie z sieci, ale tylko w takim momencie, kiedy nie byłem w stanie ich dostać gdzieś w formie legalnej. Tak odkąd jest Netflix, jest HBO, Amazon Prime, nawet player, powiedzmy, no to już nie pamiętam, nie mam pojęcia, gdzie takie rzeczy szukać, no bo jest za łatwy dostęp do legalnej kultury i to jest super, bo to się też zmienia w ciągu ostatnich kilku lat. Naprawdę sporo się tych kwestii zmieniło. No tylko, że dalej, no drażni trochę autora. No nie to drażni, ale dużo rzeczy drażni, więc może dlatego po prostu tak dochodzi, nie? Na początku chciałem trochę poprzeklinać w internecie i mogły. Ja tutaj nie polecam dzisiaj. Przepinania? No. Nie. Też nie, absolutnie. Więcej, jeżeli masz dużą potrzebę, to myślę, że Państwo wybaczą. Ale powiedz mi, proszę, na ile Ty przy pisaniu tej trzeciej części musiałeś poruszać się w takich, nazwijmy to, kolejnach myślowych, które były już nakreślone przez dwie poprzednie części. To znaczy, zbliżam do tego, że gdy rozmawiałem z Wojtkiem Chmielarzem, który napisał Ci zresztą Blerba, to mówił, że to jest Twoja najlepsza książka, ale mogłaby być jeszcze lepsza, gdybyś nie musiał się trzymać tej fabuły, którą sobie wytyczyłeś w pierwszym i drugim tomie. To znaczy, gdyby to był stand alone i byłoby to rozpoczęcie i zakończenie w jednym tomie, to ona by mogła być jeszcze lepsza. No to się też może trochę z Wojtkiem zgodzić, bo to faktycznie jest tak, że kiedy już się rozpoczyna dana historia danej konwencji, gdzie tam miałem noir, to przynajmniej tak założyłem na początku, no to też nie chciałem też jakby specjalnie strasznie mocno przełamywać. Nie dlatego, że się obawiałem czy coś w tym stylu, tylko dlatego, że przyjąłem takie założenie, że wszystkie trzy książki mają swój określony rytm, swój określony klimat i swój określony styl, bo mimo, że opowiadają jedną dużą historię, każda jest inaczej skonstruowana zarówno pod względem prowadzenia fabuły, jak i prowadzenia bohaterów.
Ale faktycznie jest tak, że musiałem się w niektórych momentach lekko przystopować. Nie ubierało mnie to w żaden sposób, bo wiedziałem, do czego dążę. Wiedziałem, po prostu od początku wiedziałem, że tak to ma wyglądać, ale w momencie, kiedy zacząłem się rozwijać, wydaje mi się, że widać to z każdą kolejną książką, faktycznie trochę częściowo mogłem żałować w jednym momencie, już pod koniec samego serca, że jedną rzecz nie zrobiłem, ale tę rzecz musiałem zrobić wtedy już z kolei Worcze. Więc tak jakby no nie byłem w stanie się cofnąć i tego inaczej poprowadzić. Więc kolejna książka będzie już zupełnie czymś innym, dalej w klimatach. Czym będzie? Będzie rozpoczęcie kolejnej serii? Czy... Nie. Znaczy teraz mam pomysł na coś, co będzie standardowo, czyli takiego osobną zamkniętą historią. Ciężką bardzo, gdyż nie przywykłam do pisania takich rzeczy, co nie ułatwią wydawcy pracy po prostu absolutnie. Ale strasznie się tym jaram, bo temat jest fajny, ale nie mogę Państwu powiedzieć jeszcze o czym, bo... Możesz. Nie mogę. Znaczy mogę powiedzieć, że to będzie thriller. Thriller, a nie kryminał. Ale taki konkretny z uderzeniem, już nie mówię innych słów, nie? Ale... Tak. I czy to będzie również się działo w Pruszkowie? Nie. Myślę, że to będzie Warszawa, jakieś nieduże miasto, gdyż... Aorta, krew i serce miały bardziej aorta, tak? Bohatera jako miasto, jak kolejnego bohatera. Dla mnie to była kolejna postać, która tak jakby oddziaływała na wszystko, co się dzieje wokoło. I tak samo jak my rozmawiamy z kimś, no to oddziaływują na siebie wzajemnie. I troszkę tak samo oddziaływa na bohaterów. Forki, czyli drugiej części szpitala psychiatrycznego, który jest tą dzielnicą miasta, tak samo działa na Gabriela. Na Kaśkę już trochę inaczej, no bo ona była w różnych innych miejscach. I w ostatniej części to miasto znowu ich zasysa do siebie. Lubię takie skojarzenie, które jest, mam nadzieję, że prawidłowe, że jak mamy takie leje, które, nie wiadomo, jak wygląda klej, prawda? No to jak puścimy po nim piłeczkę czy cokolwiek, to jak nie wiadomo, jak mocno by się kręciła, to zawsze tak spanie do ten sam dół, tak? I ten sam dół dla mnie to jest właśnie ten Prusków, który mieszkam zresztą. I to nie jest tak, że tam, prawda, tam się można dostać za wszystko kasę pod żebra, bo tak nie jest. Można dostać wątrobę. Można dostać wątrobę, tak. Ale miasto odgrywało bardzo dużą rolę w tych częściach, a już w kolejnej książce nie chciałbym powtarzać tych samych schematów, no bo jak znał, to będę pisał tak samo, to będę stał w miejscu, a nie chciałbym zostać w miejscu, chcę iść dalej do przodu i szukać czegoś lepszego po prostu, jeszcze lepszego, tak? Bo... Co może być lepszego niż Pruszki? Połowy. A. Katowice. Oczywiście. Wiadomo, tak? A to wiesz, tak jak Tyrmand złym napisał mojemu miastu Warszawie, że ty powinieneś kolejną książkę mojemu miastu Pruszkowowi. Nie. A powiedz mi jeszcze, pociągnę cię trochę za język, w tym thrillerze przewiną się bohaterowie z trylogii? Czy to nie jest ten pomysł, o którym mówiłeś, że nie, kiedyś nie, ktoś... Nie, to nie jest ten pomysł, o którym mówiłem. Ale ja lubię zostawiać takie ślady gdzieś. W jednym z opowiadań, które chyba pojawiło się w Zabójczym Pocisku, albo w Pocisku jako gazecie, jest takie nawiązanie, że gdzieś tam jakiś komisarz coś tam. To jest jedno zdanie, to chodzi akurat nie o opłycie, więc czasem gdzieś lubię przemyśleć coś takiego. Ale w kolejnej książce nie będzie tak, że gdzieś tam nagle ktoś powie, że zobaczył Gabriela albo Kaśkę i wszyscy nie wiedzieli, o co chodzi. Tak jakby to ma być zupełnie osobna historia. Dalej współczesna, więc to nie jest dopuszczone, że po prostu jest to jakby ci sami ludzie, tak? Tylko, że nie widzę sensu już tego tak jakby podbijania. Wiem, że niektórzy tak robią, wymieniają się bohaterami w różnych książkach, w zasadzie różni pisarze, to samo miasto, gdzie różni bohaterowie, ale mnie tego specjalnie nie kręci. Kiedy to na coś się chciałem zapytać teraz? Właśnie. O czym mówiłeś w ogóle? O tym odwilerze to było i tak dalej. Aha, chciałem się zapytać, czy to rozumiem już temat na 2020, tak? Tak, thriller 2020. Jest coś jeszcze, o czym mamy nie mówić, co prawdopodobnie ukaże się w tym roku, jak dobrze pójdzie. Ja nic nie wiem. To dobrze, nic nie wiesz, ale jak dobrze pójdzie i zepnę 4 litery, wszystko się ładnie ułoży, no to jesień będzie dość interesująca.
A też powiem Państwu, że w zasadzie... Ale to jest to, o czym mieliśmy nie mówić, gdy staliśmy na fajce? Tak, staliśmy na fajce, tak. To o tym nie mówimy. Ale wszystko zależy też tak jakby od planu wydawniczych, bo niestety autor ma tutaj mniej niż więcej do gadania. To serce też miało się pojawić chwilkę wcześniej, miało się pojawić jeszcze w listopadzie zeszłego roku. No tak się złożyło, zostaliśmy przesunięci troszeczkę później. Co akurat pasowało mi do walentynek, o czym wcześniej nie pomyślałem absolutnie. I myślę, że wyszło na dobre, tak? No tylko wiecie Państwo, jak teraz sytuacja wygląda tak, że co trzeci autor wydaje książkę co 3 miesiące, to można dostać naprawdę depresji, kiedy ta książka wchodzi po 1,5 roku prawie od premiery poprzedniej i ma się wrażenie, że jedyną osobą, która o tym pamięta, jest Twoja mama. A propos Twojej mamy, skoro już jesteśmy, jakie macie stosunki? A bardzo dobre. To dobre. Tylko czasami mnie bije, nie? Ale zmierzam do tego, że Ty chyba w jednym z wywiadów powiedziałeś, że Twoja mama po przeczytaniu Twojej pierwszej książki powiedziała, że czytała gorsze. Tak, to prawda. I to jakoś wpłynęło na Wasze relacje przy stole wigilijnym? No już mnie nie zapraszają, znaczy ja nie chcę przychodzić. Okay. Nie, znaczy ja strasznie lubię tą historię. Moja mama strasznie nie lubi, bo za każdym razem tłumaczy mi, co chciała powiedzieć. Co poeta miał na myśli. Tak, ale to było tak, że... Ja wiem, że mam lat 30 kilka, tak? Ale tak jakby do tej pory staram się nie palić na przykład przy rodzicach, no bo wiadomo, że jak się mama dowie, że palisz, to dostaniesz po uszach. Tak samo też nie jestem fanem przeklinania przy rodzicach, a no umówmy się, no w każdej z tych książek po prostu lecą te różne słowa na lewo i prawo, mamy prostytutki, mamy narkotyki, mamy rzeczy po prostu, o których tak jakby nie rozmawia się przy rodzinnym stole, tak mam wrażenie. No i spytałem się mojej mamy, co ona o tym wszystkim sądzi. No i moja mama zamiast powiedzieć, że jest wszystko okej, to powiedziała, że czyta gorsze książki pod tym względem, tak? No i tak za każdym razem tą historię powtarzam, mam za każdym razem tłumaczę, że chodziło o jej przekleństwo, że wcale nie jest tak źle, bo książka jej się podobała. Przynajmniej tak mi mówi, no ale to mama, no to wiadomo, że może być różnie. Chciałbym, żebyśmy się na chwilę cofnęli w czasie, a niektórzy by powiedzieli nawet cofnęli wstecz. O, na pewno. Maj 2017 roku, Wrocław? Coś mi świta. Dostajesz nagrodę imienia Janiny Paradowskiej za debiut. Dokładnie. Tak? Stoisz na scenie i gdy ty teraz patrzysz na tego Szczygielskiego z 2017 roku, mimo że to są tylko 2 lata, widzisz, że już jesteś zupełnie innym pisarzem? Tak, tak, zdecydowanie, bo historia to jest zabawna, bo jak dostałem nominację do Wielkiego Kalibru, czyli do najważniejszej nagrody literackiej, jeżeli chodzi o kryminały w Polsce, no to byłem nieobierzonym gnojkiem jeszcze, jeżeli chodzi o pisanie. Tak, wydałem debiut, parę osób go przeczytało i generalnie super, tak? I to było w ogóle tak naprawdę takie pierwsze spotkanie autorskie, jakie miałem w życiu, które polegało na tym, że siedziałem ja i 7 osób, które zawsze gdzieś tam czytały, wszystkie wielkie nazwiska. I siedziałem na tej scenie tam z boku i zastanawiałem się w ogóle, czy będę w stanie cokolwiek powiedzieć, szczególnie, że jeszcze prowadzącym był Michał Nogaś, którego słuchałem wtedy w Trójce. Mogę powiedzieć słowo? Ależ absolutnie. A ty wiedziałeś wcześniej, że wygrasz, czy to było dla ciebie zaskoczenie, czy wiedziałeś, znaczy ja... 15 minut przed, panie Bartku, proszę już tyle nie pić, bo będzie pan musiał wyjść na scenę. Nie, chciałbym, bo nie by się mnie stresował wtedy, ale absolutnie nie wiedziałem. Znaczy wiedziałem, jak już powiedzieli, że... Bo na początku Jerek Grinci, prowadzący całą galę, tam powiedział, że to nie jest tak, że jak ktoś dostanie nagrodę specjalną, to nie dostanie Kalibra. Tylko, że jak ja już dowiedziałem, że dostanę nagrodę specjalną, powiedziałem, że nie dostanę Kalibra. Bo tak jakby nie było takiej sytuacji jeszcze ani razu, więc tak jakby to już było dla mnie do przewidzenia. Ale nie wiedziałem. Wiedziałem, że z czymś wyjdę. Byłem święcie przekonany. Mogłeś tam szklankę, nie? Wziąłem nawet, nie? Z hotelu, no racja. Ja biorę ołówki zawsze. Ja nie lubię ołówki, ja wolę długopisy, ale czułem podskórnie, bo wiedziałem, że napisałem bardzo dobrą książkę. Po prostu wiedziałem, że napisałem bardzo dobrą książkę i byłbym strasznie zawiedziony, że wyszedłbym bez niczego. Na szczęście wyszedłem z czymś. I byłem strasznie zawiedziony, że Krew nie dostała żadnej nominacji. Więc... Tak, bo ty nie byłeś nawet na tej długiej liście, nie? No nawet nie. I nie mam pojęcia dlaczego. Wiem, że to brzmi strasznie buńczucznie, tak? Nie, no trzeba znać swoją wartość. Gorsze książki były na tej... Czytując swoją mamę. Gorsze książki były na tej liście. Gorsze książki, zdecydowanie. Nie, ale kurczę, bo ja zrobiłem w krwi świetne, znaczy znowu brzmi jakbym się kurde chwalił, no ale muszę się pochwalić. Moim zdaniem zrobiłem bardzo fajny myk, jeżeli chodzi o pewne przestawienie
Powiem przedstawienie fabularne, bo nie wiem, ile osób przeczytało, nie chcę panu psuć nikomu zabawy. I ona jest napisana innym tonem, napisana jest innym stylem, no to dalej jestem ja. No i trochę żałuję, no zobaczymy, jak będzie z sercem, tak? No, no, na to będę musiał poczekać jeszcze rok, no bo przecież jak ona była wydana na początku tego roku, no to w tym roku i na przykład, no to do zeszłorocznej nie mam szans być, no, żaden stosunkowy jest zgłoszony. To z kolei dla autora też jest stresem, przynajmniej dla mnie, bo prawdopodobnie jestem trochę w tej kwestii upośledzony, ale mam wrażenie, że już tak jakby w przyszłym roku ludzie nie będą pamiętali o tym, co działo się na początku roku. No bo generalnie żyjemy w czasach, że internet wszystko nam tak mocno przyspieszył, że 2-3 miesiące i tak jakby nie pamiętamy już o niczym. I to cudownie widać na wszystkich podsumowaniach rocznych, tych, które się pojawiają w grudniu, że wszystkie te najlepsze książki to jest druga połowa roku. Tak jakby pierwsza połowa w ogóle nie istniała, albo jeżeli to się pojawia bardzo rzadko. Więc będę musiał ludzi strasznie w internetach molestować pod koniec roku, żeby gdzieś tam nie wcisnęli, nie? No zobaczymy, jak będzie z kolejnymi nominacjami. Nie mam pojęcia, jak to w tym roku będzie tam... Właśnie jest wcześniej, bo wydaje mi się, że ten rok, jeżeli chodzi o Festiwal Kryminału we Wrocławiu, będzie no jednym z takich najgorętszych, bo jest naprawdę dużo fajnych książek z 2018 roku. Chciałem sobie to znowu, to nawet takich nieoczywistych, bo wiesz, to, że tam Chmielarz, no to wiadomo, że będzie miał i być może za, myślę, że na długiej liście znajdzie się i Żmijowisko, no w sumie cienie w sumie już nie, bo to jest... Cienie. Mateusz Lemberg napisał też bardzo fajną książkę. Tak, Dom Węży. Więc wiesz, tych książek jest naprawdę sporo takich nazwisk, które no, niekoniecznie wszyscy muszą... A ten, który się zaczął, to mamy końcówkę lutego i już można ułożyć, wiesz, siódemkę na przykład, nie? Jest siedem bardzo dobrych polskich kryminałów. Prawda, że jak się prześledzi te wszystkie nominacje z wszystkich lat, no to te nazwiska tak naprawdę to jest 5-6 nazwisk plus jedne, dwie osoby na dostawkę, więc no nie wiem, czy naprawdę my nie mamy aż takich super ekstra autorów, żeby oni zasłużyli na to, żeby zostać wciśnięci do tej wielkiej siódemki czy ósemki, czy po prostu to jest na zasadzie trochę kolesiostwa. Znaczy teraz znowu brzmi jak koleś, który został pokrzywdzony, bo raz, że nie dostał kalibra, a potem nie nominowali, nie? Ale jak byłem kiedyś na warsztatach kryminalnych we Wrocławiu, to takie pytanie padło ze sceny, bo był panel między jurorzy kontra publiczność. No i tak jakby no jurorzy się wtedy nie wybronili, tak? No powiedzieli, że po prostu piszą na tyle dobrze wszyscy ludzie, że tak jakby nikt nie ma szans startować z tym, czyli takie to troszeczkę wymijające. Pewnie trochę przesadzą, no ale wiesz, wiadomo. Nie? Ale mam takie wrażenie, zresztą rozmawialiśmy o tym jadąc tutaj, że tym podwójnym kalibrem dla Ryśka Sirleja, tym ostatnim, czyli Nagroda Publiczności i tym kalibrem, nazwijmy to głównym, to pewna era została zamknięta, bo tam już chyba wszyscy dostali, którzy gdzieś tam na orbicie byli z tych starszych. To jest oczywiście też spiskowa teoria dzieje, żeby no, państwo się że tak. do tego nie przywiązywali, ale chyba wszyscy, którzy mieli dostać, to już dostali. No i teraz może będzie czas na, wiesz, na nowe otwarcie. Może będzie tak, ale też zwróć uwagę, że te same, w którym ja byłem nominowany, to Mariusz Czubaj dostał kalibra. Chyba swoją najgorszą książkę. Znaczy nawet wiesz, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to jest dopiero druga sytuacja, kiedy autor po raz drugi dostaje nagrodę, tak? I tak jakby nikt się tego nie spodziewał, na takiej zasadzie, że takie coś by się nie zdarzało. Tak? I zastanawiam się po prostu, czy będzie tak, że te nagrody będą znowu wracały do kolejnych ludzi. No to jest trochę tak jak ze wszystkimi nagrodami, tak? No, zawsze ktoś jest niezadowolony, zawsze ktoś jest pokrzywdzony i ktoś się może z czymś nie zgadzać. Tak? No nie ma to żadnego wpływu. No ja jestem bardzo ciekawy, ja jestem też ciekawy, jak się Kryminalna Piła rozwinie, bo z roku na rok coraz tak jakby mocniej tam się starają, żeby to rozwijać. Bo jest Kryminalna Piła, jest... Randa w Poznaniu? A nie, chodzi o nagrody, bo jest Wrocław, jest Kryminalna Piła i teraz była chyba Warszawa jako jako zabójczy, znaczy jako tak. pocisk, złoty pocisk. Impreza towarzysząca do targom tak. książki. Jakby umarł, to pociągnij te pół godziny jeszcze, prawda? No. Trochę bardziej mnie dziwi to, że mimo, że chyba oprócz obyczaju kryminał jest tak naprawdę i oczywiście poradników, tak? Jednym z najbardziej poczytnych gatunków, to mamy dwie takie duże nagrody,
tyle można powiedzieć o nagrodach, a festiwali też mamy tak jakby na lekarstwo. No bo mamy faktycznie, mamy Wrocław, który jest 5-dniowy, mamy Grandę, który jest tam 3-4-dniowa, mamy Piłę. I to wszystko, jeżeli chodzi o kryminał. Jeszcze w Gdańsku tam się coś działo, nie? Tak, jest afera. Ale to też jest tak jakby raczkujące dopiero i pytanie, czy tego raz, że nie powinno być więcej, no to naprawdę kupa ludzi, jak to przychodzi. No ale pytanie, czy to się nie, wiesz, nie rozmieni na drobne, tak? Jeżeli będziesz miał danego roku 10 nagród kryminalnych, no to nie będą one obchodziły. No to wiesz, a, może, a tak z całym szacunkiem, kogo, nie wiem, kogo obchodzi kryminalna Piła, na przykład nagroda, nie? No to kaliber ma dużo większy wpływ na twoje życie, liczbę spotkań autorskich, zarobki i tak dalej, i tak dalej. To też Piła. Ja uważam w ogóle, że nagrody mają duży wpływ na takie duże rzeczy, ale chyba mimo wszystko nie tego kalibru. Bo nie, jak Państwo zwrócą uwagę, no to Jakub Szamałek, który był tutaj w zeszłym tygodniu, tak? No nawet w tym, nie w zeszłym, tak. Tak, no to też dostał kalibra. Dostał kalibra i tak jakby nic to specjalnie nie zmieniło. Wojtek Kniaz to dostał kalibra, jak jeszcze był w innym wydawnictwie. Wiesz, tak jakby to nie sprawiło, że kolejna książka nagle wywindowała się na topki bestsellerów i nagle wszystko to zaczęło... Wozowska też dostała kalibra, a niekoniecznie się to przełożyło na... No dokładnie, to jest fajne, oczywiście może parę osób kupi, ale zastanawiam się po prostu, ile osób wie o nagrodzie Wielki Kaliber czy Kryminalna Piła, które po prostu nie śledzą tych portali i tego typu rzeczy.